No, witam Was serdecznie w kolejnym moim programie. Dzisiaj będziemy mówić o hashtagach. Co to jest hashtag, gdzie się go stosuje, jaką pełni rolę w mediach społecznościowych oraz jakie ma zadanie na naszym koncie YouTube. Zapraszam Was serdecznie. Co to jest hashtag? Hashtag jest to nic innego jak klikalny link. Oznaczony takim haszem, takim krzaczkiem, jak to można było po polsku powiedzieć. Jest to klikalny link. Jeśli klikniemy w niego, to zostanie przeniesieni do przeglądarki. Gdzie się go stosuje? Stosuje się go bardzo szeroko w mediach społecznościowych typu Instagram czy Twitter. Polega to tam na tym, że na przykład na Instagramie mamy tylko zdjęcie, które możemy opatrzyć tylko tytułem, jakimś krótkim opisem i w zasadzie to jest wszystko. I jedynym punktem zaczepienia takiego zdjęcia w systemie Instagram jest hashtag, gdyż hashtag powoduje, że dane zdjęcie zostanie przeszukane pod względem właśnie słów kluczowych, które się znajdują w hashtagach. I to jest właśnie rola hashtagu w Instagramie, czyli pogrupowanie zdjęć, które są wrzucone do Instagrama w odpowiednie kategorie, żeby można było później w tych kategoriach odnaleźć w całej tej masie zdjęć. Na Twitterze działa to w bardzo podobny sposób, gdyż tam mamy takiego swojego tweeta, którego ohasztagujemy i wtedy według tego hashtagu jest wyszukiwane są słowa kluczowe związane z wyszukiwaniem danej frazy na Twitterze. Taka jest rola hashtagów w mediach społecznościowych. A jakie może pełnić zadanie hashtag na YouTubie? Widzę, że ostatnio bardzo popularne jest stosowanie hashtagów. Ludzie zaczęli je wpisywać cały czas. Może wynikać to z tego, że po prostu ludzie mają konto na Instagramie, mają konto na Facebooku i tam szeroko stosują hashtagi. I co powoduje, że automatycznie po prostu przenieśli ten, że tak powiem, tą informację z hashtagami, przenieśli na grunt YouTube'a, gdyż pewnie uważają, że działa to w podobny sposób. Na czym polega różnica między Instagramem a YouTube'em? Na Instagramie chodzi o to, żeby znaleźć nasze zdjęcie w całej kolekcji zdjęć z całego świata. W jaki sposób trzeba te zdjęcie znaleźć, więc stosuje się hashtag, już mówiłem wcześniej. Teraz pokażę Wam to na konkretnym przykładzie na moim koncie. Proszę bardzo, mamy Flamborough Cliffs, tak? To jest mój film. I zobaczcie, tutaj mamy hashtagi takie jak Yorkshire, Flamborough i Relax Music, bo muzyka jest relaksacyjna w tym filmie. Więc sobie tak to opisałem i sobie wymyśliłem, że po prostu pod takimi hashtagami ten mój film się będzie wynajdywać, tak? Więc klikamy sobie, teraz załóżmy, że wchodzi osoba z zewnątrz, wchodzi na ten film Flamborough Cliffs i widzi coś takiego, że mamy tutaj Yorkshire, Flamborough i Relax Music, więc zaciekawiony, co mi wyskoczy pod Yorkshire, wchodzi pod ten hashtag i zobaczcie, co się stało. Stało się to, że wyszukało mu wszystko, co jest z hashtagiem Yorkshire związane, ale nie ma tu w ogóle mojego filmu. No moim celem nie było to, żeby on wyszedł z mojego konta, bo zobaczcie, on w tym momencie wyszedł z mojego konta. Znajduje się gdzieś tam w wyszukiwarce pod Yorkshire i ewentualnie znajduje coś, co go interesuje, na przykład Yorkshire Pudding go interesuje i sobie na niego klika i w tym momencie jest zupełnie gdzie indziej. On nie jest na moim koncie, tylko jest na czyimś koncie. A moim zadaniem jako właściciela mojego konta jest to, żeby utrzymać uwagę widza jak najdłużej na moim koncie, a nie na obcym koncie. Zobaczmy, co się stanie, jak się kliknie w Relax Music, tak? Klikamy w Relax Music i mamy cały Relax Music, jaki jest w internecie. Więc to powoduje również, że on nie zostanie na moim koncie, tylko jeżeli go zainteresuje go coś z tej listy, z Relax Music, no to po prostu wyjdzie z mojego konta i to będzie informacja dla YouTube'a, że moje konto jest chyba mało atrakcyjne ze względu na to, że ktoś był na moim koncie i za chwilę z niego wyszedł i już na niego nie wrócił, czyli
mamy negatywny wpływ tego hashtaga na działanie tego hashtaga na moje konto. No dobrze, i teraz załóżmy, że wymyśliliśmy sobie, tak jak ja sobie wymyśliłem swój hashtag, mój własny, który stosuję już, bo tu po prostu jeszcze nie zmieniłem, a zmienię to na pewno, bo widzicie, że to po prostu nie ma sensu. I na przykład, no, wezmę któryś z ostatnich filmów, no na przykład ten, i zauważcie, że ja mam hashtag tutaj wpisany, tak? Zatem powiem, dlaczego on się nie pojawił tu. Dlatego, bo wpisałem lokalizację. Jeżeli wpiszecie lokalizację filmu, to wówczas ten hashtag, który jest tu wpisany na samym końcu, nie pojawi wam się tutaj na tej górnej belce. Jeżeli chcecie, żeby się on pojawił, musielibyście nie wpisywać lokacji filmu. Widzicie? Tu się pojawił. Pojawił się dlatego, bo nie mam lokacji filmu wpisaną. I ten hashtag mam i tutaj, bo to jest ten, czyli ten się wyświetlił tutaj na górze. I teraz, jeżeli ktoś wejdzie na ten film i widzicie, że nie ma żadnych innych hashtagów, i kliknie w moje podróże UK z hashtagiem, to wszystkie te filmy, które ja oznaczyłem jako hashtag moje podróże UK, to wszędzie, widzicie, jest tutaj. Można też w ten sposób wpisywać. Jest tu i jest tu na końcu. I on po prostu wyszukuje te wszystkie moje hashtagi i wrzuca to tutaj. I to są filmy, które ja w ten sposób ohashtagowałem sobie. Widzicie, wszędzie jest moje podróżówka. I teraz już mój klient z mojego konta nie wyjdzie, bo sobie wyszuka któryś z moich filmów, a nie z filmów innych osób. No myślę, że wam to w miarę wyjaśniłem, że wiecie już mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. I jak widzicie na tym przykładzie, to po prostu działa i to ma sens. Na przykład można w ten sposób też sobie zrobić hashtag i pogrupować sobie na przykład swoje filmy, na przykład całą jedną bibliotekę, na przykład playlistę ohashtagować i wtedy wam też zostanie tutaj wyświetlona. Ale ja widzę, że to jest jedyny logiczny sens tego stosowania hashtagów, czyli własny hashtag z własną nazwą, który kieruje waszego potencjalnego widza do waszych następnych filmów, bo jeżeli on wyjdzie nawet z waszego konta i z tej listy wejdzie z powrotem, no to będzie informacja dla YouTube'a, że klient wyszedł. Nic ciekawego nie znalazł, nic ciekawszego niż to, co było na moim koncie i wrócił z powrotem, czyli konto jest w takim razie fajne, ciekawe i warto na nie wracać. Myślę, że wyjaśniłem wam, jak to pokrótce mniej więcej wygląda. Sprawa jest do przemyślenia dla każdego z was. Ja to wymyśliłem w ten sposób, zresztą to jest też taka podpowiedź z serwisu YouTube, który sugerował, żeby tworzyć własne hashtagi. No ja taki stworzyłem, jak widzicie, to działa. Myślę, że powinniście przeanalizować sobie tą informację. Jeżeli ktoś ma jakieś inne pytania albo jakieś inne sugestie związane z tymi hashtagami i stosowaniem ich na YouTubie, więc proszę o sugestie i takie informacje w komentarzach. To wszystko na razie. Trzymajcie się. Cześć.